Dzień dobry. Zapraszamy na kolejne wydanie Wieści Gminnej. Ze względu na kolejną wysoką falę zachorowań na COVID-19, wprowadzoną od czwartku zdalną naukę oraz coraz większą liczbę dzieci rezygnujących z zajęć feryjnych z powodu kwarantanny i izolacji, została podjęta decyzja o odwołaniu naszych zajęć feryjnych podczas ferii zimowych 2022 roku w Świetlicach Wiejskich gminy Oleśnica. Jednocześnie informujemy, że planowane zajęcia odbędą się w maju i czerwcu. Zakończą się one dużym rodzinnym wydarzeniem, o którym poinformujemy wkrótce. W ubiegłym roku jesienią odbyło się pierwsze spotkanie w ramach międzynarodowego projektu ActiveEU. To spotkanie odbyło się w gminie Oleśnica. W dniach od 26 do 29 stycznia na Malcie, w Birgu, odbywa się kolejne spotkanie tego projektu. Uczestniczą w nim przedstawiciele gminy Oleśnica oraz Gminnego Ośrodka Kultury Oleśnica. Projekt jest kontynuacją współpracy gmin i miast partnerskich z całej Europy. Działania projektowe Network of Towns są aktywną debatą przedstawicieli krajów partnerskich jako przedstawicieli Europy, stanowiących dziedzictwo przyszłości Europy. Projekt finansowany jest z programu Europa dla Obywateli 2014-2020. Jak mówi stare polskie przysłowie, gdy na koniec stycznia mocno wiatrem duje, to się wiosna już na luty szykuje. Czy w lutym przyjdzie wiosna? Trzeba nam jeszcze poczekać, natomiast przełom stycznia i lutego będzie bardzo wietrzny. Do zobaczenia. We'll be right back.